Niedługo po tym, jak Marc Chagall pojął za żonę Bellę i urodziła się ich córeczka Ida, a więc w bardzo szczęśliwym dla siebie okresie życia, namalował słynny obraz Spacer. Oto sam autor spaceruje ze swoją kochaną, ale ona nie stąpa obok niego po ziemi, ale trzymana niczym kolorowy balonik frunie pod niebem. Ktoś by pomyślał, że to zupełnie nierealna, nierealistyczna scena. Odwrotnie. Drodzy Państwo, kiedy widzimy, spacerując na przykład po parku, dwoje zakochanych, nieznanych nam, trzymających się za ręce, no to oczywiście widzimy ich tak, że idą sobie obok siebie, czasami rozmawiają, czasami się obejmują, czasami milczą. Nic nadzwyczajnego, choć piękny obrazek. Ale gdybyśmy byli w ich skórze, w ich sytuacji, w ich stanie uczuć, to już nie bylibyśmy tymi stąpającymi obok siebie, ale właśnie frunącymi pod niebem. On trzyma ją jak balonik, a ona frunie szczęśliwa i lekka, trzymając go za rękę. I tak oto to, co mogłoby się wydać nierealistyczne, jest głęboko realistyczne. Oczywiście pod warunkiem, że uruchomimy naszą wyobraźnię, że zaczniemy mówić znakami, metaforami, że zapomnimy o tym, że grawitacja to nie jedyny wymiar naszego funkcjonowania we wszechświecie. Że to, co widać, to nie wszystko. I że to, czego nie widać, jest najważniejsze.